Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Horizon Forbidden West. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i kontynuujemy. Ogromne dzięki, zbawczyni. Starczy Aloy, dobra? Erend mówił, że nie przepadasz za tytułami. Strażnicy. Mamy odstawić delikatnisia Władisa na ambasadę. Jeśli zdołamy powalić te kolco grzbiety. Kapitan mówiłby mieć oko na złomianki. Potem zjawiły się te wredne dranie. Pierwszemu nieźle przyłożyłam. Ale nie zdążyłem odsunąć się z drogi, gdy padał. Przecież mówiłam, żebyś się tyle nie obżerał przed wyruszeniem. Chyba powinnam się zbierać. I słuchaj, jak zobaczysz następne kolco grzbiety... Będę schodzić im z drogi, pamiętam. Może weź kilka bomb dymnych ze sobą. Pomagają odskoczyć. Dzięki. Trzymaj się, Aloy. Wy se żarty ze mnie robicie, przecież że każdego kolca grzbieta. Tego. Rzuć bombę dymną, aby zdezorientować pobliskich wrogów i przejść z powrotem w tryb skradania się. Bomby dymne można też stosować pod wodą. Magia. Dobra, ale tu mamy takie coś. Ruiny z reliktem, beznadzieja, zbadaj ruiny. Na górze coś jest. Gdybyś się nie odezwał, to bym nawet nie wiedział, że tu byłeś. Straciłam obraz z zapisu. Muszę znaleźć dobre miejsce i znów spróbować. Dobrze. Co my tu mamy? Relikt. Tylko jak się tam dostać? Czuję, że nie mam wymaganego narzędzia jeszcze. O matko, czemu ona spadła? A, dobra. Zdaje się, że drzwi potrzebują jakiegoś modułu klucza. Może znajdę go w ruinach? Co to za dane? W tych danych jest kod do zamkniętych drzwi. Ale wciąż muszę znaleźć moduł klucza. Się to tak złapać? Skrzynia powinna się przydać. Wow, kurwa, jakbyś nie wiedziała, to już dawno ją zauważyłem, tylko nie wiem, jak tam wejść po nią. To wniosek jest taki, że to też mogę tak naciągnąć. Mastermind, nie?
Dobrze. Trzeba znaleźć klucz do drzwi. Na dole też są ruiny. Dokąd mam iść? W razie to idźmy po prostu przed siebie. Proszę, przyda się więcej światła. XD. Co mi to dało, że tu więcej światła zadałem, jak tu nic nie ma? Cóż, teraz nie dosięgnę tej półki. Chyba muszę znaleźć inną drogę. Po prostu jesteśmy w stanie coś rzucić skrzynię teraz. I na tym to polegało pewnie. Dobrze. Dokąd to prowadzi? Do skrzynki. Moduł klucza. No to git. Gdzie to było potrzebne? A, jeszcze dalej w tamtą stronę. No ta. Na zewnątrz wyjść przecież. Okej. No wspinaj się. Dobrze. Zobaczmy, czy klucz pasuje. No i proszę. Chyba znów potrzebny jest kod. Może dane, które mam ten kod? Zawierają? Trzeba te dane najpierw sprawdzić tam. W którym miejscu to kurwa będzie, nie? O, to będzie tu. Małpa hashtag. To i wykrzyknik, czyli 2, 3, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 1. Nie zadziałało. Aha, no to kurwa XD.
Jak nie zadziałało? Jeden 705. Mam! Bez jaj, ja się głowię. A to jest miejsce parkingowe. Co to jest? Na razie to zatrzymam. Może się przyda później. Który aż mam level? 7? Zaraz 8 będę miał w ogóle. What the fuck? No dobra. Trzeba wrócić tam. Pakiety trzeba będzie wytworzyć. Główny pasek przypływu odwagi jest pełny. Możesz wyzwolić wybrany przypływ poprzez wybranie koła broni F. Wstuknięcie spacji. Może kiedyś przy walce z ostatecznym bossem. Nie trafić do samotnego światła. To miejsce jest zajęte. Ktoś się kurwa zaraz nie zdziwił. Gdzie ten quest jest? Wróciłaś? Wybornie. Pozbyłam się kolca grzbietów. O, doprawdy? Jak już wyszedłeś z tego szoku, zagwiszcz. Zaraz, nie tak szybko. Będę musiał wysłać kogoś, by zweryfikował twoje słowa i potwierdził, czy jest bezpiecznie. To zajmie najwyżej dzień lub dwa. Nie, masz zagwizdać teraz. Mówimy tutaj o życiu niewinnych oseramów. Zwłoka na pewno... Albo ty to zrobisz, albo ja. Wiedziałem, że dasz radę. Zbliżcie się, przyjaciele. Zbawczyni Południka ponownie zwyciężyła. Kolco grzbietów już nie ma. Ty. Co? Zadmij. Nasze złomianki znów działają. Cudownie. Świetnie. Super. No i Ulwund zgodził się osobiście wypłacić wszystkim pracownikom zaległe wypłaty. Jej! No i to rozumiem! O tak! Ha-ha! Tak! O tak! Nie miałaś może iść na ambasadę? Tak. W sumie tak. Kupcy są teraz dostępni. Możesz w nich kupować nowy sprzęt, uzupełniać zapasy surowców i sprzedawać zbędne przedmioty. Przedmioty z kategorii cenne przedmioty do sprzedawania można sprzedać bez obaw. Istnieje wiele rodzajów kupców. Trwacze sprzedają nowe ubiory, ochronne łowcy sprzedają potężne nowe bronie, zielarze sprzedają cenne wywary, kucharze sprzedają żywność i zwiększają umiejętności. Inni kupcy mogą oferować bardzo specyficzne towary. Sprawdź, co mają w pakiecie, w ofercie, gdy tylko ich spotkasz. Złomianki znów działają. A kupcy będą chcieli handlować. Sprawdzę, czy mają tu coś ciekawego, zanim wyślę Władisa do samotnego światła. Mm-hmm. Chcę zobaczmy, co tu macie. Na pewno chcę sprzedać rzeczy, które mi są niepotrzebne, ale kurwa nie wiem, które to są. To handluj. Na razie nie chcę nic jednak. Wyjąłem sam dobry sprzęt dla ciebie. Skoro dzięki tobie zagwizdali. Hej! Ile dni już czekam na naprawę szczęśliwego młota? Ale nie zrobiłaś nic pożytecznego, jak likwidacja jakichś kolcogrzbietów. Nie śpiesz się. Obiecuję, że się nie zawiedziesz. Milion różnych surowców, które nie wiadomo do czego mi się mogą kiedykolwiek przydać, nie? W
Wracaj, kiedy chcesz. Możesz mi to wreszcie naprawić? Spoko. Mogę naprawić narzędzia. Ale ciebie to raczej nie. Weźmy z warsztatu, skorzystajmy. Czemu nie mogę tego wykonać? To co mogę wykonać? Co mogę wykonać? A jest gdzieś. Możliwość. Ulepszenia. Właściwie zrobienia pakietu podróżniczego. Bóg ma pełne ulepszenie. Co prawda ja gram na zielonych teraz systemach, ale... Kul tam, ulepszmy. Może coś nam to potem da. Zakowane miejsce na slot... A, dobra, okej. Okay. No tak. Miejsce na slot się odblokowało. Dajmy tak. W razie daję tak, bo i tak wiem, że mogę zresetować zawsze. Mówisz, że kiedy naprawdę? Można iść do samotnego światła. Ruszaj więc. Jesteś rendem ze straży? Ruszę dopiero, gdy kapitan powie, że... zabiję kolco grzbiety. Co zrobiłam? Rozkaz kapitana. Więc oni żyją? Poturbowani, ale żyją. A teraz czekają na ciebie. Ale miałem mieć trzech strażników. Ruszam do samotnego światła. Jak mówi Aloy, rozkaz kapitana. Możesz tu zostać. Porzucony wśród hałoty? Nie ma mowy. No to idziesz ze mną. Do zobaczenia, Aloy. Cóż, skoro okay. Mamy to za sobą, ambasada może się w końcu odbyć. Kolejne 3 punkty. Szybko idzie strasznie. Po prostu wydaje na razie. Jeśli jakoś ją przetrwam, będę mogła wy... Okej. Okay. O kurde, daleko. O, kościki jakieś. Silenza, Hadesa, a może nawet kopię zapasową Gai. Mogę ruszyć do samotnego światła, albo pokręcić się po beznadziei. Pokręcimy się oczywiście. Logiczne. Ej, myśleliśmy, że już poszedłeś. Poszedłeś. A to jest z nią granie znowu w ten? Czy to nie to? Nie, całe szczęście. A, to ta. Aloy,
Wracasz po więcej? Dawać jeszcze jedno. Byłaś zajęta. A co do mnie, to potrzebuję jeszcze paru kufelków, zanim wrócę do później. Czy coś cię dręczy? Cóż, nie jest tak źle, odkąd rozruszałaś to miejsce, ale wciąż mamy Ulwunda nabierającego pary w sprawie tej całej koncesji. Jeśli go nie odłożysz, przyjdę do ciebie i pokażę ci, jak się kończy ta zabawa. Tak czy siak, teraz moje główne zmartwienie to uchodźcy ze Zmierzchu. Biedacy zaszli aż tutaj, znosząc kuźnia wie co. Jak to, uchodźcy Karcza Cienia? Co oni robią bez nadziei? Chyba szukają nowego domu. Są na południowym zachodzie, przy starym szlaku. I w tym właśnie kłopot. Tydzień temu burzoptak rozbił się na urwisku, a teraz Toland czyściciel ma chętkę na jego szczątki. W dodatku uchodźcy nie dają przejść. Nie wolno przerywać jakiegoś cholernego rytuału. Ponoć szukają ścieżki Zmierzchu. Nigdy nie słyszałam, by o tym mówili. Ano tak, ci Karcza Cienia są strasznie dziwaczni, ale ogólnie to spokojni ludzie. Co prawda Toland ma to gdzieś. Zrobi wszystko, żeby dostać się do szczątków. Może ty do nich zajrzysz i przekonasz ich, by przenieśli obóz? A co do kolcogrzbietów bez nadziei? Skąd się one wzięły? W tym rzecz. Nikt naprawdę nie wie. Pojawiły się ni stąd, ni zowąd i spustoszyły dolinę, jakby wypadły z kuźni. Straciłam ludzi. Ale chwała miechom, zabiłaś te bestie i przywróciłaś tu porządek. To pokrzyżowało plany Ulwunda. Gdyby tylko udało się je pokrzyżować do reszty i przegnać go z mieściny. Jak kolcogrzbiety w beznadziei miałyby mu pomóc? Dwa słowa. Dekret koncesyjny. Skoro nikt nie wie, skąd się tutaj wzięły, Ulwund zaczął obwiniać o to Karcza. Ma nadzieję, że odnowi stare urazy i namówi innych do strajku w sprawie koncesji. To jego kolejna próba. Próbuje podburzać robotników, odkąd zjawił się w miasteczku. I ludzie naprawdę mu wierzą? Wielu dużo wycierpiało przez szalonego króla za krwawych łowów. Daj im pretekst, a obwinią Karcza o wszystko. Cholerni łapacze Karcza. Co jeszcze wiesz o tych uchodźcach Karcza Cienia? Więc przede wszystkim nie mówią o sobie Karcza Cienia, przynajmniej już nie. To inna grupa porażonych przez słońce. Ale niezależnie od tego, kim są, to ogólnie spokojni ludzie. Zdaje się, że chcą tylko miejsca, by żyć, modlić się, no i może napełnić nieco brzuchy. Czyli po prostu rozbili się przy szlaku, blokując dojście do zniszczonego burzoptaka i czekając na co dokładnie? W sumie nie wiem, ale powiem jedno. Gdy w końcu zabiorą te szczątki, serce burzoptaka da im sporo kasy. A jeśli dotrą tam pierwsi, to serce będzie ich. Nie żeby Toland Czyściciel kiedykolwiek przejmował się prawem. Kim jest ten Toland Czyściciel? Taki nadęty lichwiarz, który ma tutaj sklepik. Mieszka w Złomiankach od samego początku. Przyjaźni się z Ulwundem, niczym para węgielków w palenisku. Więc Toland pracuje dla Ulwunda? Ulwund pewnie tak myśli, ale Toland dba wyłącznie o siebie. Nie jest to ktoś, komu jacyś uchodźcy przeszkodziliby w dorwaniu burzoptaka. Jeśli tam będę, pomówię z uchodźcami. Może ich przekonam do odejścia. Będę wdzięczna. Ciężko mają. Toland by im tylko dołożył trosk. Petra mówiła, że Toland ma sklep w Złomiankach. Mogłabym z nim pogadać. Ale każdy może. No, 800 metrów stąd. Bym mógł z nim pogadać. A znaczy, tu muszę iść do questa, a tu mogę z nim pogadać. Następny raz. Jak mnie to wkurza. Pójdźmy z nim pogadać. To ty, łowczyni maszyn, która ocaliła tyłki Karcza.
Tego określenia jeszcze nie słyszałam. Czego chcesz? Podobno nagabujesz uchodźców przy urwisku. No to źle słyszałaś. Tam są szczątki do wzięcia. Burzo ptaka. Sam go strąciłem harpunem, tu, z miasta. Nie chwaląc się, nie był to łatwy strzał. Przyciąłem go w skrzydło. Więc wziął i się rozbił o starą wieżę. Zdechł od razu. Więc jeśli ktoś tu kogoś nęka, to są to ci durni karcza cienia, którzy nie dają mi dotrzeć na górę. A ty zrobisz wszystko, żeby się do niego dostać. A po co? To łachmaniarze. Zanim ruszę choćby palcem, zapewne kipną z głodu. Jeszcze zobaczymy. Tak będzie, co? Sklep zamknięty dla miłośników karcza. Wynoś się i nie wracaj. Przyjemniaczek. Tu jeszcze mamy do pogadania. Ogólnie są tu nadal trzy znaczniki. Nie, cztery? Chwila. Tutaj wydaje mi się, że jakieś przejście jest jeszcze. Damy jeszcze tego questa zobaczyć. Mamy 3 minuty, może akurat zdążymy pogadać. Przepraszam, zaraz do ciebie wracam. Nie mówię, że to zły pomysł, mówię, że to przesada. To jest broń, ona ma mordować. Ale nie wyrywać łapy właściciela. No weź już milcz. O czym to... A. To... Wyglądasz mi na kogoś, kto chętnie rzuci okiem na nową broń. Mam rację? W zasadzie to... Możesz przestać? Z klientką rozmawiam. Nie jestem klientką. Już wiem! Potrójna dawka prochu i biegun poleci aż pod chmury. Łobudu! Załatwiony jednym strzałem. Może i jestem. W takim razie jesteś w odpowiednim miejscu, Ruda. Może zechciałabyś zostać właścicielką pierwszego na świecie wspomaganego, wybuchowego, maszynoniszczycielskiego, chociaż bezpiecznego, miotacza oszczepów. Wy dwie jesteście stąd? Nie, z Włości. Tatko wysłał nas na zachód w poszukiwaniu jakiejś sposobności. Miała być oczywista. Nie tak to sobie wyobrażałyście. Powiedzmy, że założenie nowego sklepiku dla moich rodziców to nie jest wymarzony sposób na życie. Podróżowanie w pojedynkę musi być fajne. To twoja partnerka? Uczennica. No i siostra. Przez nią tu jesteśmy. Nastąpił wypadek. I to kolejny. Z materiałami wybuchowymi. Bubudu. I domowym piwkiem tatki. Następnego dnia byłyśmy w drodze. Powiedzcie mi więcej o tej swojej broni. Kiedy byłam mała, widziałam zwój uczonego kardża, który był na zachodzie. Był tam straszny rysunek Tynakta, używającego takiego miotacza oszczepów. Skuteczne? Tak. Prymitywne? No raczej. Cóż, tutaj wszystko sobie przypomniałam i jestem dosłownie o krok od ulepszenia tej archaicznej konstrukcji. Ja natomiast ją udoskonalę. Mogę użyć części maszyn, by zwiększyć siłę rzutu i prędkość pocisku. Ale wybuszka upiera się, że trzeba ulepszyć sam pocisk. Konkretnie dodać wybuchowe groty. Bumkije. A może i to, i to? To może się udać. Ale mam problemik. Trzeba części na pierwszy prototyp. Na początek potrzeba... Rogów śmigacza, nietkniętych. Tak, tak. Pamiętaj tylko, by je odstrzelić, nim maszyna padnie. Inaczej się połamią. Ale innowacją, tylko nikomu nie mów, jest żebro kłoroga. Jest taki jeden na wschodzie. Wysadź go w powietrze. Wybuszka! Jak je zdobędziesz, broń będzie twoja, skarbie. No to umowa stoi. Wystarczy. Mam wrażenie, że już to mam. Ale... Nie mam. Okay. No właśnie, jedną rzecz już mam. Ale tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbijaj do linku w opisie i miłego południa. Cześć.